Magia szlaku, magia smaku. 1200 kilometrów niezwykłych miejsc, magicznych smaków i wspaniałej przyrody. ...260 km szlaku, klejnot w koronie, niezwykłe miasto, całe otulone murami obronnymi. Wjazd do miasta możliwy jest tylko przez średniowieczną bramę miejską. Trudno to sobie dziś wyobrazić, ale tak jest. Magiczna brama czasoprzestrzeni. Średniowiecze na dotyk, stolica średniowiecznej magii smaku, niezwykła przyroda, naturalne spa. Okolica bogata w złoża czarnego złota, czyli borowiny. Nie na darmo w swojej nazwie miasto ma człon Zdrój. Trzcińsko-Zdrój, bo to o nim mowa. Miasto, które przed wojną słynne było na całą Europę. Każdy marzył o przyjeździe tu i podreperowaniu swojego zdrowia. Dzisiejsi mieszkańcy robią wszystko, by przywrócić blask dawnego Trzcińska i reaktywować tu dom zdrojowy. Za ten plan osobiście trzymam kciuki. Oby się udało. Nie musimy się wirtualnie przenosić w czasy średniowiecza. Wystarczy spacer po mieście. Poznajmy historię miasta. Pierwszymi jego mieszkańcami byli słowiańscy rybacy zamieszkujący wyspę na jeziorze. Do końca XII wieku Trzcińsko-Zdrój było pod panowaniem kasztelanii cedyńskiej. Później wchodzi w skład Nowej Marchi. Położenie miasta na skrzyżowaniu szlaków handlowych z Wielkopolski do Szczecina i z Pomorza do ziem wieleckich sprzyja szybkiemu rozwojowi. Miasto się bogaci. Jak mówi przysłowie, raz na wozie, raz pod wozem. Scenariusz upadku Trzcińska-Zdroju jest prawie identyczny jak w naszych wcześniejszych szlakowych miejscowościach. Na początek najazd husytów. Dzieła dopomnienia dokonała wojna 30-letnia. Rozkwit Trzcińska-Zdroju i sława na całą Europę spowodowana była odkryciem złóż borowinowych. To był rok 1895. Po odkryciu niezwykłych właściwości leczniczych borowiny powstało tu uzdrowisko. Do pierwszego człona nazwy doszedł drugi człon Zdrój. Wtedy w języku niemieckim Bad. 4 lata po odkryciu złóż borowiny zostało zbudowane połączenie kolejowe łączące Trzcińsko-Zdrój z Pyrzycami i Gotkowem. W 1945 roku tereny przechodzą pod administrację polską. To koniec uzdrowiska. Całe wyposażenie domu zdrojowego przekazano do pułczyna zdroju. W budynku po byłym sanatorium zorganizowano dom pomocy społecznej, który istnieje do dnia dzisiejszego. Czas na spacer po mieście. Rozpoczynamy go standardowo, wokół murów obronnych. To 5. miasto, gdzie rozpoczynamy spacer wokół murów miejskich, licząc kolejno to Oczne Lubuskie, Mieszkowice, Moryń, Chojna,
No i piąte, gdzie teraz jesteśmy, to Trzcińsko-Zdrój. Tu, tak jak właśnie Lubuskim, idealny spacer to spacer na zewnątrz murów miejskich. Rozpoczynamy go od Bramy Chojeńskiej, kończymy na Bramie Myśliborskiej. Budowę murów zaczęto na przełomie XIII i XIV wieku. Pierwotna wysokość ich wynosiła 9 metrów. Obecnie waha się od 2 do 6 metrów. Do miasta prowadziły trzy bramy. Najbardziej okazałą z nich, Bramę Szczeszowską, rozebrano w XIX wieku. Pozostały dwie, Brama Chojeńska i Brama Myśliborska. Mury miejskie ściśle otulają miasto na długości 1560 metrów. Wędrując wokół nich zobaczymy 27 kamiennych czatowni oraz trzy baszty zamknięte, dwie cylindryczne i jedną prostokątną. To część naszej magii szlaku, czas na magię smaku. Dla wytrawnych poszukiwaczy niezwykłych smaków na naszym szlaku polecam kontakt z szlakowymi kołami gospodyń wiejskich. Bogactwo i smak potraw serwowanych przez szlakowe gospodynie to uczta dla podniebienia. Jeżeli brak nam czasu na własne poszukiwanie magii smaku, to zapraszam do Bystro Zdrojowej na rynku w Trzcińsku Zdroju. Z każdej tu serwowanej potrawy emanuje magia smaku. Po obfitym posiłku kontynuujemy naszą magię szlaku. Idziemy zwiedzić jeden z najstarszych ratuszy miejskich w Polsce. Magiczny z zewnątrz, jak i wewnątrz. Godny polecenia. Spotkać taką perełkę to rzadkość, to magia szlaku. Kolejnym przystankiem w jej poszukiwaniu jest XIII-wieczny kościół górujący nad miastem. Teraz kierujemy nasze kroki w miejsce, które rozsławiło Trzcińsko-Zdrój. Magiczny dom zdrojowy. Gościł on kuracjuszy z całej północnej Europy. Skuteczne leczenie czarnym złotem, czyli miejscową borowiną, roznosiło się po całej Europie. Marzeniem mieszkańców i władz samorządowych jest przywrócenie miastu tradycji uzdrowiska, jak i promocji tradycji średniowiecznych. Trzcińsko-Zdrój wraca do tradycji miasta róż. Ludzie pozytywnie zakręceni powołali Fundację Droga Lotta, która organizuje średniowieczne spotkania z historią, turnieje rycerskie i festiwal machin obleżniczych. Druga inicjatywa mieszkańców to powołanie do życia Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Trzcińskiej. Pierwszym ich projektem był historyczny szlak ukazujący dawny wygląd miasta. Każdy spacerujący może zatrzymać się przy zbudowanym punkcie informacyjnym, obejrzeć stare zdjęcia i przeczytać umieszczoną na nim informację. Więcej o mieście, jego atrakcjach, szlakach turystycznych dowiecie się w punkcie informacji turystycznej w Trzcińsku Zdroju przy ulicy 9 Maja 25B. Teraz czas na smakowanie przyrody. Idziemy na spacer wokół Jeziora Trzcińskiego Miejskiego. To nasza kolejna magia szlaku, naturalne spa. Tu możemy bez ograniczeń korzystać z kąpieli leśnych. W pełni wypoczęci jedziemy na kolejne spotkanie z przyrodą, nad Jezioro Szczeszowskie, gdzie znajdziemy zorganizowane miejsce do plażowania i możliwość popływania. Możemy skorzystać z licznych szlaków pieszych i rowerowych. Na rowerze poznamy w pełni magię szlaku okolic Trzcińska Zdroju. Jedziemy dalej, do miejscowości Stołeczna, obejrzeć pałac rodziny von Sydow. Ciekawostka. Słynny aktor szwedzki Max von Sydow jest potomkiem rodu von Sydow, która na obecnych terenach Polski posiadała swoje majątki. Bajkowy pałac jest wystawiony na sprzedaż. Zapraszam do kupna. Jedziemy dalej, do Chełma Dolnego, poznać historię generała Wehrmachtu, który był mózgiem wszystkich prób zamachu na Hitlera, z tym najsłynniejszym Wilczym Szańcu. O tym wydarzeniu powstał film produkcji amerykańsko-niemieckiej. Generała von Treskow grał Kenneth Branagh, a szefa sztabu Armii Rezerwowej pułkownika Stauffenberga, który osobiście wniósł bombę, zagrał Tom Cruise. Film skupia się na najsłynniejszym zamachu, a to był jeden z wielu prób zamachu na przywódcę III Rzeszy. Po nieudanym zamachu na Hitlera von Treskow popełnia samobójstwo. Zostaje pochowany z wielkimi honorami w rodzinnym hełmie dolnym.
Jak prawda wychodzi na jaw, specjalny oddział SS niszczy jego grób, ekshumuje zwłoki i przewozi do obozu koncentracyjnego, gdzie są zbezczeszczone i później spalone. Pułkownik Stauffenberg w dniu zamachu został aresztowany i natychmiast rozstrzelany. Przy tylu nieudanych zamachach ukuto powiedzenie, że Hitlera diabeł chroni. Idziemy obejrzeć uroki Chełmna Dolnego, kaplicę rodową von Treskow, kościół, zabytkowe stajnie, okoliczną przyrodę wraz z magiczną okolicą oraz zbliźniacze mu Chełmnem Górnym. Jedziemy dalej w kierunku naszej kolejnej szlakowej miejscowości, kierując się wcześniej do niezwykłego prywatnego muzeum w Kieszkowie. Niezwykłe muzeum, bogate zbiory. Właściciel i jednocześnie przewodnik po muzeum to osoba, którą można słuchać bez końca. Aż trudno skończyć zwiedzanie tego miejsca, jednak trzeba. Jedziemy do Myśliborza, kolejnego naszego szlakowego miasta, ale to w kolejnym odcinku naszego podcastu, na który serdecznie zapraszam.